Państwu, Wojciech Tremiszewski, e-kabaret. Właśnie kończy się festiwal Podaj Wiosło, czwarta jego edycja. Za mną siedzi organizatorka tego festiwalu, Weronika Uziak. Po mojej prawej ręce Tadeusz Jaśkiewicz z grupy To Mało Powiedziane z Opola. Michał Pruchniewicz i Jan Malinowski z grupy Ad Hoc z Krakowa. Reszta już pojechała do domu. Jak było w piątek? Było improwizacyjnie, było śmiesznie, było krótko kabaretowo. Było dobrze. Oficjalnie się zaczęło od 7x1 o godzinie 18. Który z aktorów z 7x1 zrobił na ciebie największe wrażenie? Na tobie? Na mnie. Oczywiście odpowiedź, okej, jedna z dwóch, ale zawsze jest ta prawidłowa, czyli Przemek Sasza Rzejmo, który ma taką osobowość sceniczną, że albo się go kocha, albo nienawidzi. Niedościgniony wzór czubków dla nas wszystkich. Trzeba podkreślić Janusza jeszcze. Trzeba podkreślić Janusza, który szalał, tam był zwierzęciem scenicznym, który po prostu jego mózg to latał tak, że po prostu 8 innych by połączyć i ciężko byłoby to uzyskać. No ale czy przy jego ekspresji scenicznej słowo szalał, czy to pasuje? Właśnie, to jest też genialne, bo on, jego energetyka sceniczna wyglądała na poziomie 45-letniego sparaliżowanego faceta, natomiast mózg, właśnie to było chyba energię przełożył z ciała na mózg i to się połączyło w piękny obrazek, który sprawił, że się kochało go właśnie na scenie. Ja myślę, że to był doskonała właśnie przeciwwaga dla Przemka, takie uzupełnienie. Energetyczne. Plus i minus. No, dzięki Januszowi dostaliśmy pieniądze na ten festiwal od Polskiego Środowiska Anemików i bardzo dziękujemy za to. O, ty nie! Kurde, tak jak faceta gadałam jak debil, ty. I co? Zrobiłem koszyk. Jak zrobiłeś koszyk? Tak. No, koszyka się nie kupi na przecież na grzybach. Bo ja na przykład swój mam, zobacz, jak otrzymam. O, mówię, ładny, bardzo ładny. No. Ja miałem już pełen, tylko że mnie psy do niego. No ja pięknie go oswoiłam. A patrz, jaki fajny. Cześć, pies. Tacik jak pies. Tacik. Tacik. Ale schiza. Nie, to jest grzybiarz, no. A cholera, przepraszam. Nie, Marty, ten, jest ten stan, mi się nie stało. Pomyliło mi się. Tak, ja wiem, to ja wiem, no. Tak. Teraz tak puszczają te psy bezpańsko, że się do mnie skulone jak pan. No, pewnie. Ja przepraszam bardzo, pan był... Nie, na sprawę, to ten. Pan był chyba w toalecie. Przepraszam. Michale, no, twój konik, czyli ImproSkład. Tak, ImproSkład obserwuję od momentu, kiedy powstał i śledzę wszystkie poczynania, wiele materiałów w internecie i zdjęć. I muszę powiedzieć, że gry w ich wykonaniu były naprawdę zacne, dynamiczne. Było też multimedialnie, były znane nazwiska, były piosenki. Tutaj akurat myślę, że piosenki, zwłaszcza te końcowe, to było to, na co właśnie przyjeżdża się specjalnie do Gdańska z całej Polski. Geniusz. No warto podkreślić, że piosenki były w wykonaniu Szymona Jachimka, którego kocham i nie przestanę kochać, mimo że już nie pracujemy razem. Numer jeden. Jest taka sytuacja, że wygrywasz 100 tysięcy złotych i co z nimi robisz? Szalisy. Oddaj. Oddaj potrzebujący. Melduję, że czekam na spośni, bym mógł dalej oddzielać. Jeszcze raz na co? Bym mógł dalej oddzielać na spośni. Czekam na spośni, bym mógł dalej oddzielać. Nie ustawaj, ona kiedyś usłyszy. Mów. Oddzielać. Czekam na spośni. Do obowiązku.
Weroniko, do ciebie pytanie o rozpiździel śliwki. Rozpiździel śliwki? Kuba Śliwiński ma taki mózg, że myślę, że mógłby stanąć w szranki razem z Januszem, albo nawet, że tak powiem, stworzyć jakieś inne obszary. Niesamowite jest to, że tak powiem, wszyscy dali mu się przeczołgać po scenie i było to fenomenalne. A na czym właściwie polegała ta formuła? Pytam specjalistę od formuł improwizacyjnych, Tatka. Sorry, wyłączyłem. Formuła rozpiździel, na czym to polegała? Bo możliwe, że telewidzowie nie widzieli, a chcieliby zrozumieć. Ciężko określić. Dzieje się po prostu wszystko. Cokolwiek Kubie wpadnie do głowy, nawet nie przepuszcza tego przez jakiś filtr, po prostu grajcie tak, a nie, zaraz, a teraz zróbcie coś takiego. Biorę kolejne rzeczy, kolejna rzecz, a później wszystko to łączy ze sobą. Aktorzy stają się niewolnikami Kuby Śliwińskiego przez godzinę i muszą wykonywać pełną... Tak, są godziwkami, oni traktują jak szmaty, zróbcie to i tamto. A jest słabym Alfonsem, bo nie płaci za to. Zajebistym jest Alfonsem, bo nie płaci za to, a wszyscy są zadowoleni, będąc dziwkami w jego spektaklu. Ewelina i Jeff. Ja chciałem poznać jakąś specyfikę tego miejsca ciasnego, wielicie, grubym. Ale to już jest mikroskala, to są bakterie, tam nie ma tematu kupy w ogóle. W ogóle powiedziałem, będą kary. Ale ja mam jakąś relację z tymi bakteriami. Zabrniowa! Zazdrość, teraz pan odbił. Nie była, co? Co? Była zazdrość na początku. Symbioza! O, dobra, więc z wami zachodzi symbioza. Symbioza! Jest to zjawisko... Zjawisko między dwoma materiami, które czerpią od siebie potrzebne rzeczy, przez co jedna i druga sobie żyje. Siadaj trzy! One opowiadają. Znaczy scena, symbioza. To szybko! Nie ma czasu. Dobra, spierdam! A więc tak, potem poszliśmy wszyscy do klubu festiwalowego i tam o 23 odbyło się coś, co nazywa się, czekaj, bo strasznie głupia nazwa, Zgon 2, czyli Strzelby Czechowa. Co do takiego było, Michał? To był twój show, nie wiem, czy pamiętasz, ale wymyśliłeś taką formę, w której pary z kolejnych grup tworzyły dziewięcioetapowy spektakl dwóch osób, kobiety i mężczyzny, kobiety fizyk Marii Curie Kowalskiej oraz fotografa profesjonalnego. Oni znaleźli bozon Higgsa i przez dziewięć łączących się ze sobą scen. Zobaczyliśmy styl każdej z grup i wielki finał. No tutaj ciśnie się pytanie typu rozrywka, to także edukacja. Weroniko, co to jest bozon Higgsa? Bozon Higgsa to jest coś, co każdy chciałby mieć, ale nie ma. Bo to jest... Dziękuję ci bardzo. Więc później sobota. Sobota rozpoczęła się od peletonowej improbajki i jako, że byłem tam bajkmistrzem, chciałbym powiedzieć, że dzieci są wspaniałe i trudno się dla nich gra, bo ich energia niszczy mózg. Ale na szczęście mieliśmy kompot babci Heli. Michale, rozpoczął się sobota w teatrze od impro igrzysk. Czy ty w ogóle lubisz impro igrzyska na festiwalu Podaj Wiosło? Lubię, dlatego że jest to szansa dla młodszych grup na pokazanie się i też na, no powiedzmy, że jest to w atmosferze konkursu, ale jednak w atmosferze również przyjaźni. I taka grupa, która wygrała, ma chyba szansę zaprezentować się w pełniejszym formie za następnym roku. No nie jest to reguła, więc, to reguła. Ale możliwe, ale że tak. Było w zeszłym roku, no nie? I być może tak będzie. Zobaczymy, czy będą o to pieniądze. Trochę lobbujesz. Jednak grupa Żbik, która wygrała, wydaje mi się, że w ogóle werdykt był sprawiedliwy. Mi też tak się wydaje. Podkreślmy, kto werdykt, znaczy kto głosował. Podkreślaj, co chcesz. Chcę podkreślić, że głosowała publiczność, nie to, że było jury ustawiane i tak dalej, tylko publiczność decydowała, głosując na jedną z grup, która im się najbardziej podobała. I wygrał Żbik. Czy Tatku, jesteś w stanie powiedzieć dalszy jakby ranking z tego roku, czy wolisz, żeby zrobił to ktoś inny? Nie, ja z tym nie mam problemu. Wiem. No. Pierwsze miejsce zajęła grupa Żbik, na drugim miejscu znalazła się grupa Teraz, na trzecim To Mało Powiedziane, no i na czwartym Fru z Zielonej Góry. No to Fru. Przecież jedzenie nie mówi. Nie, właśnie, że mówi. Mówi, wszystkie mamy głosy, ale nas zabijacie. Teraz jestem częścią
już i poszedł zwrócić zenie do sklepu. Nie mógł. Do CDS-u. Po drugim zrzucie okazało się, że inne jedzenie też tam jest. Z CDS-u zaczął dobiegać gwar głosów. Dobrze, a później wystąpiła improkracja. Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie życzyć wszystkiego najlepszego Joannie i Arturowi Juskowiakom oraz ich córeczce Korneli, której przyjście na świat sprawiło, że oni nie przyjechali na Podaj Wiosło. Pijemy jej zdrowie codziennie. Codziennie pijemy jej zdrowie. Jest nam z tym dobrze, mam nadzieję, że wam też. Tęsknimy, kochamy i do przyszłego roku, jak Bóg da, oraz miasto Gdańsk pieniądze. Improkracji występ w tym roku Armando, format ze Stanów Zjednoczonych. Janek, ty się interesujesz ogólnie historią Stanów Zjednoczonych. Dokładnie. Gdzie to powstało? Armando, to powstało na zachodzie, tam gdzie Dziki Zachód był, ludzie nie bardzo mieli jakieś rozrywki, więc spotykali się i jeden opowiadał historię i potem wyjeżdżał dalej na zachód, a reszta zostawała i powtarzała tą historię i ona się powstawały inne jak historie na bazie tej, bo ludzie przerabiali ją trochę. I ktoś to zebrał i postanowił sprawić tak, że na bazie jednego monologu czyjegoś powstaje seria innych opowiadań. Dla ciebie, Michał, kto jest najbardziej gwiazdą w składzie improkracji? I to jest właśnie ich siła, że tam nie można wyróżnić jednej osoby, która jest dobra. Wydaje mi się, że oni są na bardzo wysokim, ale równym poziomie. I muszę powiedzieć, że ten spektakl był jednym z najlepszych spektakli, które widziałem na tym Podaj Wiośle. W ogóle co robisz jutro wieczorem? No, dwie operacyjki, a potem mam wolne. Czekaj, skalpel drugi! Myślałeś o jakimś bilardzie może jutro albo coś? Tam gdzie zawsze? Tam gdzie zawsze. Co? Co to za profilaktyka serca? Co to jest? Co to jest? No człowieku, ty robisz nos, ja robię serce, no, tak? Zawsze. Kurwa, no i ciśnienie spada, kurwa, ratuj ją teraz człowieku, no! No nie zagadujesz, no! Wózek kardiochiro, coś tam! Szybko! 300! 300! Momencik. Czysto! Czysto! Jeszcze! Jeszcze! No rób! No rób! Baterie. Później po przerwie wystąpiła Histeria, czyli grupa kobiet z Gdańska, która wraz z dziewczynami z innych grup gości stworzyły spektakl pod tytułem Quasi-moda, nie wiem co to znaczy, czyli taki pastisz na programy modowe telewizyjne. Wzięli udział też trzej mężczyźni goście, ale bardzo często wyglądali jak kobiety w tym spektaklu. Może zapytamy jedyną kobietę z naszego grona, co sądzisz o tym spektaklu, Weronka? No mi się wydaje, że w końcu kobiety mogły pokazać swoją siłę i to, co w nich drzemie. I możliwe, że w przyszłym roku wykorzystają swoją szansę. No może je zaprosimy. Kto to wie? Dobrze, później poszliśmy znowu do klubu festiwalowego, żeby znowu się strasznie nastukać z okazji Juskowiaków. I tam odbył się jam dubbingów, który przygotowali Łukasz Ławniczak z grupy Przyjezdni z Warszawy oraz Paweł Kukla z grupy Antymateria z Wrocławia. Ktoś z was wziął udział w dubbingach? Ja nie. Także ten. Ale Janek oglądał. Tak, i było bardzo śmiesznie. Fajne materiały, bardzo mocno przygotowane przez chłopaków. Dużo pracy wiem, że trzeba poświęcić na to, także szacun za to. I ludzie się świetnie bawili. Były perełki, były słabsze oczywiście, ale ogólny poziom bardzo dobry. W twoim kąciku ust widzę, że chcesz coś dodać. Tak, to też bardzo fajne, że w tych imprezach towarzyszących mogą brać też osoby z grup impro, które nawet nie występują na Podaj Wiośle, tylko sobie przyjeżdżają oglądać, a tutaj akurat mogli się też trochę wykazać. Mnie w ogóle wtedy na dole nie było, bo się zajmowałem czymś innym, ale wiem... No, a czym się zajmowałeś? Świętowaniem. Za pomocą jakichś... Świętowaliśmy szczęście Artura i Asi. A czym? Niech to będzie nasza słodka festiwalowa tajemnica. A więc fajerwerki. Opole, miasto celebracji. Mentorko, chciałam się pochwalić, że ja już rozwiązałam swoje zadanie. Naprawdę? Co ci wyszło? Zatem tak.
jeżeli Bóg jest w trzech osobach i każda z osób jest głodna, ile trzeba zamówić pizzy? Trzy. Drodzy Państwo, niedziela. Niedziela rozpoczęła się spektaklem pod tytułem Witajcie w Impnie, zagranym przez grupę Impy z Warszawy. No to trzy dosyć skomplikowane osobowości, ale na scenie okazało się, że... Że wszystko poszło zgodnie z planem. Tak jest. O, to ten bardzo miły pan. Kwiatek dla Klaudyny? Tak. O, jaki piękny. Jadalny. Naprawdę? Tak. A mogę spróbować? Nie. To dla Klaudyny. No później spektakl ad hoców. No i fala emocji na widowni. No najpierw zapytam, jesteście zadowoleni? Tak, myślę, że mniej więcej o to chodziło. Mhm. Nie, no, nie ukrywajmy, jesteśmy zadowoleni, nie mieliśmy żadnego takiego większego fopa, także tak. Może usunąłem garbak, ale widzę, że twój przesunął się do przodu. Weronka, do ciebie pytanie. Mister i Miss grupy ad hoc. Wiesz co, ja siedzę za blisko Janka w tym momencie. Czyli Janek. A no to może spytam specjalistę od kobiet, Tatka, o Miss grupy ad hoc. No, mam dużo mniejszy wybór, no, bo nie ma tam zbyt wiele kobiet w ad hocach, więc... Tak, Jeff, zdecydowanie Jeffrey, zdecydowanie Jeffrey. Tak samo powiedziała Aneta, którą serdecznie ściskamy. Potem odbyło się grand final, czyli taka ostatnia, zamykająca festiwal, długa forma improwizacyjna z udziałem gości z wszystkich grup gościnnych improwizacyjnych. Długo o tym mówię dlatego, bo no ja przygotowałem tą formę i bardzo chciałbym wszystkich w Gdańsku, którzy kupili bilety, przeprosić za to, co wymyśliłem. Już nigdy więcej czegoś takiego nie wymyślę. Potajemnie sprzedałem twoją rzeźbę. Co? Tak, z babą. Ty zagłosiłeś tą rzeźbę po co? Po to, żeby... O, to kanapka pieniędzy. Mało ci? Masz jeszcze. Dupy mam twoje pieniądze. O nie, to nie. Oddaj, żeby oddaj tamte. Byliśmy przyjaciółmi, tak? A ty, ukradłeś moją, ta rzeźba jest dla mnie ważna, wiesz? Dobra, spałem też z twoją żoną. Tak już mówisz to wszystko, ale to nie No i cóż, ostatnie słowo, takie słowo na niedzielę o tym festiwalu. Czym on się różnił dla ciebie od pozostałych edycji, bo byłeś na wszystkich, Michał, prawda? Tak, byłem na wszystkich edycjach. Czym się różnił? Powiem tak, widać rozwój grup. Widać to, że również jest rozwój form. Widzimy coraz więcej autorskich form. Te spektakle, które były po godzinach, również były bardzo pozytywne. Jest multimedialnie DKF. Cóż będzie za rok? Grand finale jak zwykle świetnie. Bardzo dobre dobranie aktorów i sama forma. Myślę, że spektakl rośnie w siłę. Rośnie w siłę jego program, rosną w siłę sami improwizatorzy, więc myślę, że za rok będzie tylko lepiej. Janek, kogo z nieobecnych zaprosiłbyś na piątą edycję? Ja? Zaprosiłbym no, grupę z Wielkiej Brytanii, Colina z radiową edycją po prostu. Taki Who's Lines in the Way, oni taki robili. Mogliby się pokazać, bo to jest... Tylko, że w tej wersji radiowej, że bo oni są trochę starzy teraz i mogliby ludzi... Tak. No to potem mi powiesz tą nazwę, ja sobie zapiszę, bo teraz nie pamiętam. Tadek, czy w przyszłym roku znów przyjeżdżacie na igrzyska?
Być może się zgłosimy, być może pójdzie zgłoszenie, a czy zostaniemy przyjęci, to już nie leży w naszej kwestii. Ale przeskoczę na temat, niedawno, stosunkowo niedawno zamknęliście akcję z kupowaniem busa i chciałbym się dowiedzieć, Janusz Widelec, widzowie też, w jakich miastach w najbliższym czasie będzie można zobaczyć to mało powiedziane. Ktoś dowalił. A co, bus się popsuł? W drodze tutaj. Ktoś dowalił? Nie wiedziałem naprawdę. Także mamy w planach całą Polskę zwiedzimy. Wakacje to dwa występy dziennie będziemy mieli. Ale to, że nie mamy czym jeździć, nie znaczy, że nie będziemy jeździć. Na pewno coś tam... Ale bo słuchajcie, bo to oznacza, że za chwilę będzie druga akcja zbierania kasy na busa, więc to wy też możecie wesprzeć, to mało powiedziane. W pewien symboliczny sposób ta zbiórka finansowa wesprze impro w całym naszym kraju. Jeśli nie jesteś obojętny wobec stanu rozrywki w tym kraju, jeśli myślisz, że kabarety bywają strzadziałe, szukasz czegoś nowego, odnajdź na Polak Potrafi albo na innym tego typu czymś akcję Tatka i napraw mu kurwa bus, a może przyjedzie do twojego miasta. Napraw mu kurwa bus.pl. Kochamy was, kochaliśmy was i możliwe, że będziemy kochać, jeśli będziecie nam dawać swoje pieniądze za pośrednictwem kupowanych biletów. Do zobaczenia, miłych wakacji. Mówił do was Krzysztof Czajka z Radia Bydgoszcz.